grawitacji. To było podane w Nexusie, jak wyjaśnione cały artykuł naukowy, jak tam to działa. Nie umiem tego po prostu powtórzyć, bo nie jestem fizykiem. To było niesamowite. Na pola magnetyczne, po prostu nosi elektryczne pola magnetyczne, jakoś namagnetyzowane, i to niesamowite kosmiczne prędkości osiąga. Nie mówiąc, że już dawno, w latach 90. Japończycy skonstruowali powłoki, tak jak Jamesie Bondy podali do wiadomości, bo my nie wiemy, tak jak Jamesie Bondzie, że ono po prostu jest niewidzialne i widać wszystko przez tą materię. Jakby pan coś takiego nałożył na samochód, to by nie widać była pana samochodu, tylko to, co z przodu za panem, to już jest dawno, wiele, wiele lat. Ludzie nie wierzą, nie wierzą w te nanoroboty, obudzą się, jak cyborgami będą po tych szczepionkach. W jedno, co nie wierzę, to w UFO, chociaż też nie jest do końca sprawdzone. Taka jestem sceptyczna. Do wielu rzeczy podchodziłam sceptycznie. Na przykład wyśmiałam proroctwo z zegarkami, że po prostu uważajcie na zegarki. Właśnie ten John Leary podał, że mu tak Jezus objawił. Musicie odrzucić tą formę płatności, bo to już jest początek znaku bestii. Znak bestii właśnie na ciele będzie. Czyli ten chip cały. Numer identyfikacyjny. Każdego mieszkańca Ziemi, którym się płaci, albo w apokalipsie. Apokalipsa, rozdział 13. To te zegarki wyśmiałam, dopóki sama nie zobaczyłam 2 lata po kupnie tej książki. A w zeszłym roku to widziałam, jak człowiek płacił, a w Szwecji to jest norma tym zegarkiem płacić. Jesteśmy teraz w kliniskach.